Kasia, Beata, lubię slow life, a co do slow joggingu, to lubiłam slow jogging w 8 klasie i nazywałam go joggingiem i biegałam już slow, bardzo małe kroczki. Kiedy byłam już zmęczona, lubiłam w 8 klasie w wakacje sobie biegać między treningami, a w 7 klasie trafiłam do senseja Włodzimierza Kwiecińskiego. Tu go szczególnie pozdrawiam, dlatego że jeśli chodzi o trening w sekcji macierzystej, jak to się mówiło, on mnie trenował jako trener prowadzący ponad 10 lat. W związku z tym go pozdrawiam, inni trenerzy rok, przy okazji jeszcze prowadzenia senseja Kwiecińskiego, czy inni trenerzy wtedy AKK, bo teraz Akademicki Klub Karate już nie jest tym samym klubem akademickim, kiedy panią prezes była pani Alina Ew. No i tak, chciałam powiedzieć, że slow jogging został usystematyzowany przez Japończyka. Japończyk spisał książki, jak biegać, jak pracuje biomechanika. I myślę, że to, nie mam tej książki, ale chętnie sobie kupię, nie Polaka, ale Japończyka z tłumaczeniem na polski, bądź też po japońsku, z techniką, rysunkami, kreską japońską, mangi, yeah. Dlatego, że mnie to zafascynowało, bo nim zostało to przez Japończyka usystematyzowane, to ja intuicyjnie biegałam slow joggingiem, kiedy już nie miałam siły robić długich kroków. Takich jak Neugebauer, na przykład wieloskoków, czy bieganie wieloskokiem przed skokiem w dal. Tak. Też chciałam powiedzieć coś o goglach, bo moje oczy, pokażę je na chwilę, są już trochę zmęczone. Dość mocno. A też przez te gogle lustrzane, które uwielbiam, czy pływackie, czy narciarskie, czy wszelakie lustrzane gogle w różnych kolorach, to akurat widzicie, mają takie odcienie żółtawo-beżowe. Tak, co jakiś czas spoglądam na Kaliego, teraz jest poranek, jest super harmonia. Chciałam nawiązać, że podobne gogle widziałam u naszego mistrza w chodzie, ale nie Korzeniowskiego. I zauważyłam jedną rzecz. Kojarzę dwóch mistrzów naszych polskich w chodzie, Korzeniowskiego i tego ostatnio, który wygrywa różne dość ważne i znaczące zawody. Kalek, do mnie! No i ten chodziarz wygrał w podobnych okularach, nie w takich samych, podobnych, bo patrzę na stylówkę, patrzę, czym się różnią. Tamte się różniły, ale też miały białą ramóweczkę i wyglądały podobnie. No i co, chcę coś powiedzieć o szpotawych kolanach mężczyzn, że szpotawe kolana tworzą się od ustawiania stopy i od odpowiedniej techniki chodzenia, koślawe także, u kobiet szczególnie. Więc jeśli jesteście mistrzami sportu i macie potawę... Kalek, spokojnie, pan biega dla biegania, słyszysz? Dzień dobry. A, kaszę gryzie. Pan mi... przepuszcza. Będzie pan w kadrze, nie wykasuję pana. Kalek, spokojnie. I zwróćcie uwagę, dlaczego kolana robią się szpotawe, dlaczego robią się koślawe. Ja niestety mam jedno kolano, na którym muszę pracować z powodu postawy zakrocznej, a konkretnie nogi zakrocznej, czyli w zakroku, czyli w tyle. No, moje jedno kolano jest lekko koślawe. Ale łączę kolana i mam takie wrażenie, że jakby ta koślawość jednego kolana wyniknęła przede wszystkim z mocnej presji na tylnią nogę, aby na przykład w kontrataku wykonać na przykład technikę rotacji odwrotne cuki niż noga z przodu. No dobra, powiedziałam to po miarę po polsku. Cuki to jest cios w przód, ale generalnie cuki to też ta powierzchnia. Mies Nishiyama palił prawie do śmierci. W szpitalu chyba nie mógł. Wielu mistrzów karate też pali. Widziałam, może nie będę wymieniać nazwiska. Ja wierzę w to, wielu mistrzów karate nadal aktywnych już nie pali, ale paliło. Jakoś sobie z tym nałogiem poradziło. Sensei Hidetaka Nishiyama nie poradził sobie z nałogiem palenia i tłumaczył to też tym, że ma dobre płuca, wydycha powietrze i one się oczyszczają, ale no na coś umarł, prawda? Albo ktoś inny tłumaczył to za niego, żeby jednak to jakoś usprawiedliwić, że sensei Nishiyama może palić, bo jak zrobi wydech z płuc i z przepony, to
jednak się oczyszcza. No ale co substancje smoliste, to jednak substancje smoliste. No dobra. Oj, oj, naprawdę, dzisiaj, nie wiem, może to oddzielny temat, ale mam taką radę, jeżeli już dotrwaliście do końca tej oto wypowiedzi, proszę Was, zamontujcie w tym naprawdę trudnym mieście dla mieszkańców tego miasta, zamontujcie progi spowalniające, bo samochody nie zatrzymują się przed pasami, kiedy pieszy stoi przed pasami, a także kiedy jest na pasach. A dzisiaj dosłownie jakiś kierowca chciał dosłownie przejechać mojego psa. Nie wiem, czy celowo, czy był śpiący, ale gdybym go mocno do siebie nie szarpnęła, psa bym już nie miała. No bo przejeżdżał na tych pasach z prędkością około 30 na godzinę. Więc ja Was, będąc na pasach, ja, rozumiecie? Dlatego jeżeli trzeba tak destrykcyjnie poprawiać bezpieczeństwo w mieście, to wszędzie, gdzie macie, gdzie są już autostrady, zróbcie im spowalniające progi. I zrobicie to w 3 godziny. Jeżeli robotnicy się naprawdę przyłożą, bo to jest pyk, 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 pyk. Jeden dzień już jest zrobiony. O ile nie będą mieć przerw na coś innego. Moja propozycja, bo ja widzę, że jest coraz mniej bezpiecznie. I też trzeba pamiętać o tym, że im miasto jest bardziej otwarte dla ludzi z zewnątrz, to trzeba bardziej dbać o bezpieczeństwo i pamiętać, że nie każdy jeździ według przepisów, a te przepisy widzę, że są łamane. I wiecie, jak ktoś jeszcze pojedzie sobie przy 20, pojedzie 30, ale zatrzymuje się przed pasami, delikatnie, łagodnie rusza, hamuje, nie robi driftów, to wiecie, to jeszcze może mi to nie przeszkadzać, ale jeżeli ktoś jeszcze widzi cię na pasie i jednak pruje, bo on ma pierwszeństwo, bo ma maskę, tak, bo ma samochód, bo jest silniejszy, ma taki mini czołg, no to coś jest nie halo. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego krzyczę, to od razu powtórzę jeszcze raz, tak jak powtarza wielu pedagogów, którzy jakby mają w tym pojęcie. Krzyk jest bezradnością. Krzyk jest bezradnością. Więc się zastanówcie nad tym. I zróbcie coś, żeby jednak było tu bezpiecznie, jeżeli mamy już tak gęsto i bardzo gęsto. Dobra, kończę. Mój pies idzie się witać z pieskiem. Heja.